radio, Konchita, musimy trochę radio, Maria. Jeśli obiad bez mięsa, to dla ciebie no tutaj są wyjścia rowerowe. Przecież wiadomo, że Bóg jachce wiatru ognia, zdziania się, stawania i powodzi, jachce, jest Bogiem miłosiernym, niektóry do gniewu przebaczający występek. Mojżesz to pięknie opisał, proszę Państwa, pomimo, że katolicy podzielili Nowy Testament, Stary Testament oddzielili, bo ten Stary to Bóg gniewny, to wszystko jest nieprawda. Nie ma takich podziałów, tak samo jak i adwentyści sobie podzielili na zakon moralny i zakon ceremonialny. Nie ma takiego podziału, bo nawet jeżeli zakon ceremonialny byśmy wzięli, zakaz co do spożywania krwi, no to przecież tam dużo rzeczy moralnych jest, to wynika z moralności, że krew należy do jachwy, krew należy uszanować i wylać ją do ziemi, a nie przyjmować pod jakąkolwiek postacią. Także to jest moralne. Moralne od ceremonialnego nie oddzielić. A adwentyści coś takiego zrobili i oni, jak coś znalazł w księdze Izajasza, tutaj taki werset, to myślał, że to jest tylko to, tylko dla niego na argument, że to to, a że to tam. To nie można. Nic w Biblii się nie dzieli. Nie ma podziałów. A mohery się lubią dzielić. Biją się, kłócą się. Sekty, złe religie wielkie, to znasz po podziałach. Od poniedziałku do piątku w Polskim Radiu 24 o 18.45. Dziś o tym, jak system dotacji i wsparcia dla zielonej... Tego dziada wyjątego muszę tu przyciszyć, bo przecież ja sama bym mogła nawet nie wytrzymać. Gospodarka Polski Radio PL. Brutalnie wyłączę, bo mnie to denerwuje, wiesz? Cykl audycji powstaje we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Autopromocja. Minęła 13. Polskie Radio 24. Wszyscy jadą na jednym wózku. Informacje dnia. Trwają uroczystości upamiętniające wyzwolenie Auschwitz-Birkenau. Swoje świadectwa przedstawili byli więźniowie obozu. Ja jestem numer 192731. Troje byłych policjantów odpowiedzialnych za akcję w Magdalence zostało prawomocnie uniewinnionych. Byli oskarżeni o niedopełnienie obowiązków podczas akcji. Ucieplenie kontaktów Moskwy z Waszyngtonem. Jutro rozmowa prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera, zapraszam. 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej uwolnili około 7 tysięcy skrajnie wyczerpanych więźniów Auschwitz-Birkenau, w tym około pół tysiąca dzieci. Informacja zaczynała od 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu. Od rana trwają tam uroczystości. W samo południe rozpoczęły się główne obchody. Biorą w nich udział przedstawiciele m.in. polskich, izraelskich i rosyjskich władz oraz więźniowie, bo to ich świadectwa są dziś najważniejsze. Na miejscu wszystkie wydarzenia śledzi nasz reporter Lucja Dąszówka. W oficjalnej części uroczystości udział biorą, jak mówisz, szefowa rządu, przedstawiciel kancelarii prezydenta i przedstawiciele parlamentu, ambasadorowie Rosji i Izraela, delegacja byłych więźniów obozu, środowiska żydowskie, romskie, przedstawiciele licznych organizacji i instytucji związanych z podtrzymywaniem pamięci o okrucieństwie Holokaustu. W swoim przemówieniu premier Beata Szydło zauważyła, że liczne określenia używane wobec Auschwitz nie oddadzą w pełni charakteru tego miejsca. Miejsce, w którym człowiek zabrał człowiekowi człowieczeństwo, tak określała teren byłego obozu. No diabeł Mareczek tak robi, żeby się wybielić. Proszę, pojechał już 20 lat temu na Ursynów, żeby sobie wybielić ten jeden czarny ząb. No po to, żeby wyglądać jak człowiek. Teraz szczęka u niego w metalu. Wygląda jak bestia. Które próbuje być alibi dla zła. Poświęcił Brzezinka, Karmenże, Pławy. To były
Politycy Platformy Obywatelskiej twierdzą, że rząd przyznał zbyt mało środków samorządom na przygotowanie do reformy edukacji. Zapowiedzieli złożenie wniosku do Najwyższej Izby Kontroli o sprawdzenie stopnia przygotowań do wprowadzenia reformy, która ma m.in. To jest prawda, o której musimy mówić. Prawdy nie można się bać, nie można jej wyprzeć. Świadectwo spędzonych tu tragicznych dni, tygodni, miesięcy, czasem lat dali byli więźniowie do miejsca, w którym mają miejsce te główne obchody, czyli do tak zwanej sauny. Jednego z bloków Auschwitz nawiązywała Batrzeba Daga, ocalała z zagłady. Jestem w zaunie, w miejscu, w którym zamieniano człowieka więźniarza. Przyszła młoda dziewczynka z warkoczami na głowie. Chcieli mi włosy wytatuowali numer na moim lewym przedramieniu, a nie było wtedy dosyć pasiaków i dostałam mundur krasnoarmijczy, a na głowie ogolonej miałam matę. I to byłam ja. Patrzałam się przez okna i widziałam sylwetkę mojej osobowości. Jak można tutaj żyć? A gdzie rodzina? Mama, ojciec, bracia, siostry. Sama, zupełnie sama, miałam walczyć z nią rzeczywistością. O swoim pobycie w obozie mówił także były więzień Bogdan Bartnikowski. Ja jestem numer 192731. A obok numeru czerwonym widzę literą B. Wszystko to razem oznacza, że jestem Wojciech Magister z Warszawy. Mam 12 lat i jestem polskim bandytą z Warszawy. Według wstępnych ustaw, zanim dostałem ten numer, miałem jeszcze rodziców, miałem dom, żyłem jak w trudnych warunkach. Można powiedzieć, w miarę spokojnie, ale to wszystko było dwa dni temu. A dzisiaj mam 12 lat i urządzał zeznanie, a podatnicy będą mogli je kontrolować. Marian Banaś, wiceminister finansów. Głównym tematem 72. rocznicy wyzwolenia jest czas, symbolizowany przez zegarek, który został odnaleziony podczas prac archeologicznych prowadzonych w rejonie komory gazowej, a który powrócił do muzeum w tym roku, za pół godziny jeszcze. A w związku z tymi uroczystościami przy pomniku ofiar na terenie byłego obozu Auschwitz II zamówiona zostanie modlitwa w intencji ponad miliona ofiar obozu Auschwitz. Główne obchody 72. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz w Birkenau o nich mówił nasz reporter Lucjan Oszówka. Odcinek autostrady A1 w rejonie Piotrkowa-Trybunalskiego, gdzie doszło wczoraj do dwóch karabon, jest czynny w obu kierunkach. Do tragicznych wydarzeń, w których uczestniczyło w sumie 76 pojazdów, doszło wczoraj przed godziną 9 rano. Aktualnie trasa jest przejezdna, samochody mogą swobodnie podróżować zarówno w kierunku Katowic, jak i w kierunku Łodzi. W pierwszym kierunku ruch przywrócono wczoraj wieczorem, a w drugim przypadku dziś w nocy. Obszar wydarzeń związanych z karabolem był bardzo rozległy. Przedstawiciele służb, które pracowały na miejscu, podkreślali, że ich akcja była wyjątkowo trudna. Przypuszcza się, że powodem kraksy była gęsta mgła. Niektórzy uczestnicy wskazywali także na brawurę kierowców, którzy nie dostosowali prędkości do warunków atmosferycznych. Sprawą zajęła się prokuratura. Śledczy zabezpieczyli już dowody, przesłuchali pierwszych świadków i zapewne będą wnioskować o opinię biegłego do spraw rekonstrukcji wypadków. Śledczy przesłuchali 12-latka, który w stanie ciężkim trafił do szpitala po wypadku, do jakiego doszło w zeszłym tygodniu na basenie w Wiśle podczas zimowiska. Jego rówieśnik utonął w basenie. Zeznania 12-latka mało wnoszą do sprawy, mówi Rafał Krawia, zastępca prokuratora rejonowego w Cieszynie. Niestety nie pamięta o okoliczności, które bezpośrednio poprzedzały utonięcie. Pamięta jest termina bazy, jak się odbywało. Kolegą ten chłopiec utonął, nie mówił kolegom, mieszkali na naszym pokoju. 2 tygodnie tego zeznania
Śledztwo toczy się dalej. Policja przesłuchuje pozostałych świadków tego zdarzenia. Postępowanie prowadzone jest w sprawie o narażenie na niebezpieczeństwo małoletnich dzieci, a także nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z nich. Po 14 latach nastąpił koniec sądowej batalii w sprawie Magdalenki. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyroki dla trojga byłych policjantów oskarżonych o niedopełnienie obowiązków przy akcji zatrzymania groźnych przestępców w Magdalence w 2003 roku. Sędzia Anna Zdziarska, uzasadniając wyrok, mówiła, że sąd pierwszej instancji dobrze ocenił zgromadzone dowody. Nie uzasadnił pisemnych motywach wyroku. Natomiast apelacja oskarżycielki posiłkowej jest, ma charakter polemiczny. Oskarżycielka przedstawiła jedynie punkt widzenia, sposób interpretacji pewnych faktów. Natomiast nie wskazała naruszeń jakich przepisów dopuścił się sąd pierwszej instancji. Do pamiętnej akcji doszło w marcu 2003 roku. Na terenie posesji w Magdalence, gdzie ukrywali się bandyci, w pobliżu policjantów wybuchły miny pułapki. Jeden z nich zginął, inny zmarł wskutek obrażeń. 16 funkcjonariuszy zostało rannych. Po wymianie ognia budynek częściowo spłonął, a przestępcy zginęli na skutek zatrucia czadem. Prokuratura sprawdza, czy ratownicy medyczni z Wejherowa nie popełnili błędu medycznego. Młody mężczyzna zasłabł w komendzie policji, ale wezwana karetka pogotowia nie zabrała go do szpitala. Dopiero później zawieźli go tam policjanci radiowozem. Niestety 25-latek zmarł. Oni też bez kultu, czy to mężczyzny, czy kobiety, tak jak to Żydom Bóg Jahwe zabronił, to oni bez tego żyć nie mogą. I tak obrócili dookoła, jak Niemcy te obozy koncentracyjne chcieli, że to Niemcy pokrzywdzeni, że to Niemcy zaatakowani. Czyli odwrotnie, tak samo i tutaj. Tak jak Jahwe Bóg zabronił bałwochwalstwa, to oni wiesz, pousuwali przykazanie drugie, mnóstwo przykazań pousuwali. I teraz wiesz, będą czcić papieża, Matkę Boską, ale Boga nie. Tak diabeł ich zrobił.